Ale pozwolę sobie rozpocząć to spotkanie. Witamy Państwa serdecznie na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Jak rozumiem, że to były pierwsze pokazy Waszych filmów, czy wcześniej już mieliście starcia z publicznością, konfrontacje? Oficjalny pierwszy? Tak? Też. Aha, dobrze. Dobrze, to proszę powiedzcie po kolei, to jest pytanie myślę, że do reżyserów, do autorów scenariuszy, trochę o genezie powstania, bo te filmy są bardzo różne tematycznie, ale można znaleźć bardzo dużo tak naprawdę punktów wspólnych, mimo tego, że będziemy mówić o fabule i dokumentach, akurat twórców animacji nie ma, ale proszę powiedzcie coś o tym, jak powstawały te filmy. Nie wiem, kto pierwszy ma ochotę zabrać głos, ale może będziemy szli po prostu po kolei, więc tak wywołam do odpowiedzi. Bardzo proszę, wehikuł czasu, tak? Tak. Działa? Mikrofon działa. Okay. Pierwszy dzień festiwalu, filmu. Mikrofon działa na pewno jeszcze. No. Jeszcze. To bardzo trudne pytanie, jest jakieś takie bardzo ogólne i ciężko na nie tak konkretnie odpowiedzieć. No, geneza jest taka, że generalnie bohater tego filmu jest... Się trafia na takiego bohatera może? Najprościej jest mieć takiego w rodzinie, tak mi się wydaje, bo to jest mój wujek, z którym mieszkałem przez pewien czas w Londynie, także mieliśmy się okazję poznać dobrze i też miałem okazję w paru takich performance'ach wziąć udział. No i tak jakby tak go poznałem, ale jakby sam bohater jeszcze nie wystarcza, no bo to jest jakby trochę taki samograj, więc gdzieś tam szukaliśmy tematu, wokół którego można by zbudować jakieś opowiadanie. I tak szukając jakiegoś problemu w tym bohaterze, czegoś, no doszliśmy do tego, że gdzieś generalnie to, co go najbardziej jakoś boli w obecnym stanie rzeczy, to jest jakby relacja z rodzicami. Gdzieś tam jakby postaram się, żeby tych rodziców ściągnąć do Londynu. Czyli to był twój pomysł? Tak. A powiedz, a wujek od razu zgodził się na to, że będziesz śledził jego poczynania, jego życie z kamerą? Czy musiał się zastanowić? Znaczy ja próbowałem tak przez 2 lata w sumie prawie. Zacząłem tak w 2015 roku. Jak mieszkałem z nim, to już próbowałem coś tam zacząć kręcić, jakieś dokumentacje robić, ale to tak szło troszeczkę opornie, nie wiedziałem, w którą stronę pójść i... W sumie dopiero po 2 latach zaczęliśmy takie zdjęcia już na jakby konkretne, więc nie miał oporów, ale też jakby ja długo szukałem jakby samego pomysłu na to, jak to poprowadzić. Dobrze, to wrócimy do waszego filmu. Ja teraz zapytam twórców filmu casting, trochę o początki filmu, reżyserkę, przede wszystkim o wybór tego konkretnego domu dziecka i no właśnie o całą sytuację. Proszę. No to ja z wyborem tematu na dokument miałam taką sytuację, że mieliśmy zajęcia z Bogdanem Dziworskim i zadanie na te zajęcia polegało na zrobieniu longshota z Ojca Chrzestnego. I mój kolega Michał Chmielewski zdecydował się, że zrobi tego longshota z dziećmi z Katowic, z jakichś takich środowisk podwórkowych powiedzmy. Poprosimy, abym bliżej do mikrofonu, bo nie wiem, czy słychać. Słychać mnie dobrze teraz? No więc ja bardziej poszłam za Michałem, to znaczy ponieważ on zdecydował się na te dzieciaki, później na dom dziecka, ja jakby szłam za tym, jakich on dokonuje wyborów. A powiedz mi, jak wyglądała strona formalna, bo nie wiem jak się załatwia tego typu rzeczy i czy właśnie słowo załatwia jest najlepszym w tej sytuacji, ale czy trzeba prosić o zgody, dom dziecka musi weryfikować projekt, czy to wy... wybieraliście od początku dzieciaki, czy trochę było tak, że taki dom dziecka dokonuje preselekcji i wyznacza jakąś grupę, spośród której wy możecie wybierać? Jak to wygląda? Bo te dzieciaki, prawdę powiedziawszy, są świetnie wybrane i myślę, że to jest też siła waszego filmu, że to są takie dzieci. No właśnie tutaj jeżeli chodzi o współpracę z domem dziecka, to była ona bardzo miła.
I w zasadzie ogłosiliśmy casting, przyszło mnóstwo dzieciaków na ten casting. I wybraliśmy właśnie razem z Michałem i z Pauliną, która była kierowniczką produkcji też dokumentu i tego ćwiczenia z Ojca Chrzestnego. Wybraliśmy kilkoro, a głównymi bohaterami dokumentu jakoś tak naturalnie już w czasie realizacji tego dokumentu stała się ta czwórka. Więc jakby tutaj współpraca z tym domem była jakby wzorowa, oni byli bardzo mile nastawieni do nas, nam pomagali, mogliśmy rozmawiać z tymi dziećmi, także było bardzo, bardzo miło i no wybraliśmy te, które faktycznie pod względem jakiejś takiej otwartości były najfajniejsze i cieszę się, że to się udało w jakimś tam stopniu. No i te takie, które też by pasowały do dokumentu w jakimś tam stopniu. To też była taka podwójny casting, powiedzmy. Dobrze, bardzo dziękuję. I teraz autorzy fabuły Backfist, to też pytanie okołofilmowe związane z tym, ale właśnie, jak doszło do realizacji tego filmu? Nad samym filmem myślałem tak jeszcze w czasie, kiedy studiowałem i wiedziałem, że to powinien być jakiś film właśnie związany z sportami walki i miałem dosyć duże problemy z napisanym scenariuszem, ale wtedy poznałem scenarzystę, a właśnie tam siedzi Bartek Gniewski, tak? Witamy pana, panie Bartku. No i wtedy nabrało to takich realnych kształtów i też miałem pewne doświadczenia w realizacjach dokumentalnych, natomiast dużo mniejsze w reżyserii, ponieważ studiowałem na Wydziale Operatorskim. I też spotkałem na treningach Piotrka. Ja tak rekreacyjnie ćwiczyłem, natomiast Piotrek zawodowo trenuje. I już nawet nie pamiętam, kiedy to było, ale poprosiłem go, zapytałem, czy moglibyśmy spróbować jakieś. Na początku zrobiłem coś na zasadzie teasera. I później wiedziałem, że chciałbym ten. Pomimo tego, że mieliśmy scenariusz, to praca była raczej taka dokumentalna nad tym filmem. Tam są też sceny, w które jakby w pojedynkę realizowałem i nasza największa ekipa realizacyjna to były 3 osoby na planie i w pewnym momencie ten film, już zacząłem powoli kończyć szkołę, natomiast ten film się troszeczkę robił i wyszedł trochę poza szkołę z tego względu, że jak miałem taką pierwszą propozycję realizacyjną, jak przedstawiłem, że wyobrażam sobie galę i tak dalej, to raczej miałem takie opinie, że jakby to jest za duży projekt. Natomiast ja uważałem, że po prostu pójdę na tą taką prawdziwą galę, że dogadam się z ludźmi, którzy to organizują, no i po prostu zrealizujemy ją dokumentalnie i włożymy do filmu i tak też zrobiliśmy. I to tak. Nie wiem, może powinniśmy autora scenariusza zaprosić tutaj do nas, bo pan tak skromnie usiadł po stronie publiczności. Nie chciałabym niczego sugerować, że pan się odcina od filmu czy coś. Nie odcina się pan, dołączył pan do nas. Dobrze. A jak wyglądała współpraca scenariuszowa? Bo tak sobie myślę, że pan powiedział, reżyser powiedział, że miał trudności ze scenariuszem, z historią. Czy pan dostał temat, czy jak to było? Mniej więcej tak to wyglądało, że Tadeusz przyszedł do mnie z bohaterem, z teaserem i zaproponował mi współpracę przy tym projekcie. Chodziło o to, żeby opowiedzieć jakąś historię. Przygotowałem, powiedzmy, taką pierwszą wersję scenariuszową, którą na planie no, w bardzo dużym stopniu rozwijaliśmy, zmienialiśmy. Mieliśmy tą swobodę, ale z drugiej strony no i to powiedzmy tą trudność, że ten film w dużym stopniu powstawał na planie i potem jednocześnie montowaliśmy go i jeżeli coś potrzebowaliśmy, to dopisywaliśmy i realizowaliśmy dalej. Także sam scenariusz był tylko pretekstem do tego, żeby rozpocząć zdjęcia i żeby wszystko się zaczęło. Czyli fabuła realizowana w takim dość mocno dokumentalnym stylu. Tak. Dla nas taki, jako takiej małej ekipy, która się troszeczkę teraz już powiększyła,
no, rodzaj takiego wspólnego debiutu i stworzenia czegoś razem, takiej pracy. No to ja muszę zapytać się aktorów, jak się współpracowało z kameralną ekipą, ale jednak w takim właśnie wariancie mocno improwizowanym, kiedy ten scenariusz był i on pewnie stanowił jakiś fundament, ale jedynie punkt wyjścia do tego wszystkiego, co mogło się wydarzyć na planie. To znaczy, to było tak, że na samym początku był jakiś, Piotrek był, a mnie nie było i szukano dziewczyny i my po prostu się spotkaliśmy i to wyglądało tak, że ja mówiłam o jakichś swoich marzeniach, planach i tak dalej i rozmawialiśmy. I na tej podstawie zostałam wybrana do filmu, po czym scenariusz przeczytałam gdzieś po, nie wiem, po może czwartym dniu zdjęciowym czy piątym, natomiast on już był bardzo wtedy zmodyfikowany, bo powstawał tu i teraz, no i to była bardzo ciekawa praca przez to, że Piotrek jest kickbokserem, a aktorem dopiero się stawał na planie i to było niesamowite spotkanie, bo szukaliśmy i też ja zdejmowałam z siebie, a Piotrek bardzo dużo odkrywał w sobie. No tak. Może pan coś... Ja w zasadzie w filmie byłem sobą, mniej więcej, a ja chyba najmniej znałem scenariusza, prawie że do końca. Także. Świetnie to wyszło między wami, prawdę powiedziawszy, bardzo intuicyjnie, naturalnie i na takim właśnie równym poziomie. Bardzo dobre zgranie. Dziękuję. Drodzy Państwo, może pytanie w takim razie, może ja oddam głos publiczności. Podałabym Ci, Doroto, mikrofon, ale mamy problem z tak zwanym kablem tutaj. Ja mam pytanie do twórców castingu, bo bardzo właściwie cały ten film jest o przygotowaniach do odegrania tej sceny i w ostatnich zdjęciach już widzimy, jak trwa ta rekonstrukcja. I tak się zastanawiam, czemu ono się nie znalazła w filmie, bo ja bardzo byłam ciekawa, żeby zobaczyć, jak te dzieciaki odgrywają tę scenę z całowaniem Don Corleone i tak dalej. To mogłoby być super, taki finał. Czemu tak tej części zabrakło, która jest w sumie takim clue? Ja może wiem, dlaczego zabrakło, a Państwo potwierdzą albo zaprzeczą. Proszę, proszę. Po prostu ta scena już w ogóle nie była potrzebna, bo chyba wydźwięk tego filmu... Słychać panią? Wydźwięk filmu chyba się po prostu zmienił. Państwo zrobiliście film o tych dzieciach i scena po prostu w ogóle nie była potrzebna. Skupienie, no nie wiem, uwagi widzów, no ja jestem zachwycona. Bardzo mi się podobała, nie wiem, konstrukcja zamierzona czy niezamierzona, pokazania tych dzieci, one były tak naturalne, natomiast grając po prostu byłyby sztuczne, bo one chyba by nie pasowały, one by chyba nie zagrały tak, żeby widz chciał to oglądać i wydaje mi się, że może nastąpiło po prostu cięcie, że Państwo z tego zrezygnowaliście, bo to, co wszystko zobaczyliśmy, to była rewelacja po prostu, to był film o nich. Brawo. Tak czy nie? Dziękujemy. Czy życzyłabyś sobie coś dodać do tego? Zasadniczo zgadzam się tutaj z jakby główną myślą pani. Jeżeli mogę coś dodać, to tylko tyle, że próbowaliśmy faktycznie na pewnym etapie montażu dołączyć tę scenę, która tam trwa minutę albo dwie, ale faktycznie to niestety nie pasowało. To znaczy jakby to nie był film o tym do końca, to był taki pretekst, żeby o tym opowiedzieć, o tych dzieciach. No i formalnie ten fragment w ogóle nie pasował, nie zgrywał się zresztą, więc musieliśmy z tego zrezygnować. Ja też myślę, że siłą waszego filmu dokumentalnego jest to, że nie wiem, wielokrotnie widzieliśmy, czy być może ja widziałam, powinnam mówić tylko za siebie, filmy, które gdzieś dotykają codzienności domów dziecka i to jest taki bardzo pesymistyczny obraz dołujący, a tutaj z waszego portretu tej rzeczywistości przybija optymizm i oczywiście wyobrażam sobie, że rzeczywistość tych dzieci, czy ich zaplecze, przeszłość jest bardzo trudna. Tak, dajecie
dajecie taki bardzo ciepły przekaz, właśnie optymistyczny, pełen radości. Nie baliście się takiego zetknięcia właśnie, że może ta historia będzie ściągać w dół, że może życiorysy dzieci okażą się większe niż kino, niż ta historia pretekstowa. Znaczy ja na początku trochę podejrzewałam, bo jak jeszcze nie byłam w tym domu dziecka, wyobrażałam sobie, że to będzie właśnie bardziej pesymistyczne miejsce i smutne, ale bardzo się zdziwiłam, jak tam poszliśmy po raz pierwszy, jak zobaczyłam ten budynek, jak zobaczyłam, jak oni mieszkają, jak żyją, jacy to są ludzie w ogóle, i oni byli niesamowici po prostu. Ja za każdym razem, jak tam chodziliśmy na zdjęcia, to dla mnie to była wielka przyjemność z nimi przebywać. I no, te dzieci są naprawdę bardzo, bardzo fajne, inteligentne i też bardzo otwarte, więc można było z nimi porozmawiać o wszystkim i miały dużo ciekawych pomysłów, więc też zostały skastingowane, ale wybór, że tak powiem, był bardzo, bardzo duży i no, to jakoś naturalnie wyszło w tym. A skąd pomysł, żeby ta finowa scena, gdzie doszło do inscenizacji, rozgrywała się, to jest jakieś złomowisko, to co to jest za fantastyczne miejsce, które po prostu to jest dodatkowy kontekst do tej historii, myślę. No to jest już akurat inicjatywa Michała, który robił scenę z Ojca Chrzestnego, to znaczy on wymyślił, że to będą dzieci z domu dziecka, że to będzie scena rozgrywana na złomowisku, jako jakaś taka przestrzeń, która jest trochę abstrakcyjna. To złomowisko też było taką dużą zachętą dla tych dzieci, muszę przyznać, bo jak się dowiedziały, że to będzie Ojciec Chrzestny, to za bardzo nie wiedziały jeszcze, o co chodzi. One dopiero później ten film oglądały, a jak się dowiedziały, że to będzie na złomowisku, to się wszystkie ucieszyły i zaczęły się zgłaszać po prostu. Drodzy Państwo? Uniosę się i przeniosę się troszeczkę. To skoro, znaczy mam pytania do autorów wszystkich filmów, ale skoro casting jest tutaj jakoś, tak się zdarzyło, eksponowany troszeczkę, to takie dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo proste pytanie. Czy waszym zdaniem te dzieci jakoś w związku z udziałem w filmie i z tym wszystkim, co robiły, jakoś się troszkę pozmieniały? A druga rzecz, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób należy traktować 10-letnie dziewczynki, które są w domu dziecka, ale jest taka scena rozmowy o tym, czy chce być mamą, czy nie chce być mamą, czy będzie miała dzieci. Czy to jest taki moment, w którym, no bo jak mówię, nie jestem osobą, która skończyła jakiś rodzaj profesjonalnego przygotowania do zajmowania się takimi dziećmi, ale czy w ten sposób z tymi 10-latkami, tak właśnie, to też przed kamerą do widzów, czy z taką, że są dziewczyną o jakiejś fantastycznej urodzie po prostu, która cudownie w obszarze zdjęć się prezentuje i sprawdza, czy takie rozmowy to jest naturalna rzecz w domu dziecka. Coś takiego przyszło mi do głowy i chciałem zapytać o to. To odpowiadając na to drugie pytanie, wydaje mi się, że jest to naturalne o tyle, że ta pani, Sylwia, która przeprowadzała tę rozmowę z Sandrą, z tą 10-letnią dziewczynką, jest jej wychowawczynią i taką bliską dosyć wychowawczynią, ponieważ oni żyją ten dom dziecka jest podzielony na takie grupy, rodziny i żyją w takich zwykłych mieszkaniach, powiedzmy. I w ramach tych grup mają swoich wychowawców, którzy zajmują się tylko nimi. Więc z tymi konkretnymi wychowawcami są bardzo blisko. Także wydaje mi się, że taka rozmowa nie jest niczym dziwnym i Sandra może troszeczkę się tam zakrywa, ponieważ ona jakby przed kamerą trochę była bardziej nieśmiała w stosunku do innych, czy w porównaniu do innych dzieci, ale generalnie wydaje mi się, że to nie było nic zaskakującego dla niej. I pierwsze pytanie dotyczyło ewentualnej transformacji tych młodych ludzi w związku z udziałem w waszym filmie, projekcie. My ten film pokazaliśmy im stosunkowo niedawno, bo też proces postprodukcji był dosyć długi. No i one już w zasadzie zaczęły się zgłaszać do kolejnych projektów, bo im się ten film bardzo spodobał.
i zareagowali bardzo żywotnie na niego i bardzo chcieliby wziąć udział w kolejnym jakimś projekcie filmowym i w kolejnym dokumencie i zaczęło coraz więcej dzieci się zgłaszać, więc być może to było jakieś takie, znaczy jakieś takie miłe wydarzenie w ich życiu, które na pewno jakieś tam piętno na nich w przyszłości będzie miało i będzie odgrywać jakąś rolę. Natomiast te dzieci już się trochę zmieniły, no bo minął rok i one teraz szybko dojrzewają, więc stały się trochę doroślejsze, też weszły w okres dojrzewania. Te foszki myślę, że jeszcze się trochę mogły rozkręcić i chłopcy też trochę wydorośleli i Sandra też trochę urosła, także na pewno już się trochę zmienili, bo ten okres jest szalony dosyć. To a propos wehikułu czasu z kolei, takie pytanie głównie do głównego autora. Tym bardziej, jeśli są, jak dowiedzieliśmy się, koneksje rodzinne. To jest wesoły film w związku z tym, że w którymś momencie następuje jakiś rodzaj relacji między synem a rodzicami, czy też twoim zdaniem jednak dosyć smutny, bo te relacje są takie, delikatnie mówiąc, powściągliwe i każdy, mam wrażenie, nadaje na kompletnie innych falach i są takie chwile, kiedy oni tam, tata robi zdjęcia, matka generalnie nie wie, patrzy przed siebie, ewentualnie gładzi się po dłoni, a syn się temu wszystkiemu przygląda. Czy matka jest zaangażowana, tak tutaj mi podpowiada główna prowadząca, ale matka tak przygląda się tym dwóm, myślę, mężczyznom w jej życiu dosyć dziwnym. Dziwnym mężczyzną, nie mówię dziwnym życiu, tak, ale dosyć, albo specyficznym mężczyzną, tak? Czy w związku z finałem tego filmu i tym, że wszyscy się przebierają i jadą tym wehikułem czasu, czy jednak ten pierwiastek pewnego takiego czegoś, co się zrealizowało, czyli tego spotkania, to jest najważniejsze twoim zdaniem, czy jednak samotność tego mężczyzny i specyficzne relacje w rodzinie? Znaczy mężczyznę, twojego wujka, krótko mówiąc, tak, żeby też to podkreślić. Znaczy ja bardzo bym chciał, żeby się dało załatwić takie skomplikowane relacje, robiąc jakąś taką krótką scenę, ale to jest niemożliwe w życiu, więc nie udało się nie wiadomo ile naprawić. Jakoś tak troszeczkę może coś się zmieniło, zaczęli dzwonić do siebie trochę częściej i tak dalej, ale film nie zmienił rzeczywistości jakoś tak bardzo. Natomiast co do tego, co pan mówił wcześniej, odnośnie tego, to jest bardziej... Chciałem czegoś bardziej wesołego czy smutnego, jakby chciałem łączyć jakby oba te bieguny. Czyli chciałem, żeby wszystkie sceny miały w sobie jakiś wymiar czegoś smutnego, ale też czegoś wesołego, żeby to wzajemnie się przeplatało i takie nie było raczej oczywiste jakby w odbiorze. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie. Tak, znaczy odpowiedź sugeruje, że absolutnie tak. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, że w trakcie realizacji, tak jak atrybutem, to jakby może nie w końcu, w finalnej wersji nie zostało tak wymontowane, ale tak jak atrybutem dziadka była kamera, to z kolei mama bardzo dużo siedziała, mama babcia siedziała w mapie Londynu. Tak, tam się ze 2-3 razy pojawiło, ale generalnie tak jakby już patrząc na to, jak tam byliśmy i to się działo, że tak powiem, to tak z 70% czasu dobre przynajmniej to było wodzenie palcem po mapie, tak. Więc jakby też troszeczkę była jakby w swoim temacie. Tak, to ja to w takim razie trochę się wycofuję, bo rzeczywiście te momenty też widać, kiedy zajmuję się mapą bardzo. Dziękuję wam za odpowiedź. Oddaję już za chwilę mikrofon Ani, ale skoro tutaj jest też backfist, to rozumiem, że pan Piotr? Tak, znaczy mam wrażenie, że mam dobre okulary, więc widzę, że ostatnio też pan walczył. Walczyłem w weekend. Aha, no tak. Ale rozumiem, że przeciwnik wygląda gorzej. Tak, to był akurat Puchar Polski w kickboxingu. A, wicemistrzostwo. Czyli, drugie miejsce, bo tam mi się taka mała kontuzja przytrafiła w finale. Okej, czyli jeśli chodzi o takie sprawy honorowe, to pan wygrał, tylko była kontuzja po prostu. Tak, można tak powiedzieć. Dobrze, też taka rzecz, bo gdybym nie przeczytał opisu filmu, to szczerze mówiąc w ogóle nie dowiedziałbym się, na czym polega i skąd ten backfist, więc to jakoś w ogóle nie zostało wyeksponowane. I pytanie też troszkę do reżysera i do scenarzysty, bo tam są takie momenty, które część widzów mogą ująć pewną naiwnością, a niektórzy uznają, że być może
Ta granica naiwności została przekroczona, kiedy bohaterka na przykład mówi: przegrał, przegrał, to ja spadam, czy ja, to ja lecę, przegrał, przegrał, to ja lecę, tak? Albo kiedy bohater biega po schodach, co właściwie jakby dołożyć jakąś muzykę, to prawie wyglądałoby jak taki Rocky 7 z Krakowa, więc czy to przypadek, czy panowie chcieli tak troszeczkę taką konwencję pewnej naiwności w całej tej historii stworzyć? Nie, myślę, że zdecydowanie to, pomimo tego, że ten film był realizowany taki w trochę sposób improwizowany, to obaj mamy też wcześniejsze wykształcenie filmoznawcze, więc raczej zdajemy sobie sprawę, jak to można odbierać, i chcieliśmy stworzyć taką historię, która będzie gdzieś blisko, powiedzmy, takiego codziennego świata, który gdzieś tam też możemy znać, czy jest dostępny dla pewnych ludzi. I te sceny i cały film miał raczej mieć, pomimo tego, że jakby to są bloki i ta konwencja kolorystyczna jest taka, powiedzmy, zgaszona, to on raczej miał mieć taki, powiedzmy, że ciepły wydźwięk. Nie wiem, czy to się udało, ale takie było. Może coś jeszcze Bartek chce? Sceny były realizowane na zasadzie zadania bardziej aktorskiego, jakkolwiek na podstawowym poziomie scenariusza mieliśmy rozpisane dialogi i cała scena była jakby przeprowadzona teoretycznie. To przy realizacji aktorzy dostawali bardziej zadanie, o co w scenie chodzi. I zostawaliśmy to tej chemii między nimi, żeby powiedzieli to, co uważają, że powinni powiedzieć w tej chwili. I na wszystko się tak zgadzaliście? No, zdecydowanie nie? Nie, no. Czy my, czy oni? Czy my? Kto? No to proszę. Nie, ale ty. Ja mogę powiedzieć tak, że ten film powstawał bardzo długo i było też A długo tak, to znaczy ile? Dwa lata. I było też tak, że część ujęć była zmieniana, część była przepisywana, część miała nie wejść i w końcu weszła na etapie montażu, więc mieliśmy bardzo dużo materiału. I też jak się pracuje nad czymś dwa lata, to ten projekt się rozwija i gdzieś pewnie akcenty są na inne rzeczy potem już kładzione. Więc można tutaj dyskutować o tej pewnej naiwności. Ta bohaterka też nie jest jakoś mi najbliższa na świecie, bo pewnie ja jako ja zupełnie inaczej bym się zachowała. Ale staraliśmy się pokazać to, że ludzie czasami podejmują decyzje i robią coś nawet nie do końca to analizując. Po prostu jest decyzja podjęta i było tak powiedziane. A to, czy ona to powie tak, oczywiście dużo lepiej filmowo byłoby, gdyby ona nic nie powiedziała, tylko wyszła. Ale powiedziała. W życiu mówi się różne rzeczy i to miał być taki film, w którym nie mamy wszystkiego napisanego i wszystkiego świetnie wymyślonego, tylko właśnie mocno improwizowanego, więc tak nam się wyimprowizowało. Chcecie panowie coś dodać? Nie. A dlaczego tak długo było to właśnie, nie wiem, kończone? Dlatego, że tak dużo było tych scen, czy... Bo państwo tu mówicie o tej improwizacji, to moim zdaniem dobrze się ogląda, tylko właśnie to wydawałoby się, że to się szybciej powinno zakończyć, jak gdyby montowanie czy przygotowanie tego filmu. To coś od tej strony. Dlaczego tak długo? A to myślę, że to w dużej mierze wynikło, że w momencie, kiedy zacząłem realizować ten film, to byłem w pojedynkę i w zasadzie sam sobie finansowałem też ten film. I później oczywiście miałem wsparcie kolejnych osób i łącznie z produkcją, ale to właśnie też z tego wynikało, że film był realizowany w Krakowie. Ja nie miałem możliwości, żeby, powiedzmy, zapewnić takie dwa tygodnie ciągłych zdjęć zarówno dla Magdy, która mieszkała w Warszawie, tam pracowała, jak i też przerwać przygotowania Piotrka, który jakby codziennie ma treningi i bardzo dużo zawodów. Więc czasami to wyglądało tak, że nawet mieliśmy taki jeden epizod, że Magda przyjechała, zaczęliśmy coś kręcić i wtedy dostała telefon, że wygrała casting w reklamie, gdzie mogła jakieś środki otrzymać, więc przerwaliśmy zdjęcia i musieliśmy czekać, aż
Z kolei na przykład, załóżmy, Piotrek miał jakiś wyjazd przygotowawczy, więc znowu trzeba było poczekać, aż to się wszystko zgra. I to ze względów na takie warunki produkcyjne, ale też ja nie zabiegałem też o dużo większe, później oczywiście udało się to jakby rozwijać, ale nie byłem na początku też jakby za tym, żeby szukać, no najpierw chciałem zrobić film, a nie tak, że przygotowywuję wszystko i albo ktoś mi ten film sfinansuje, albo nie, tylko po prostu chciałem zrobić film w pierwszej kolejności. Na ile środków wystarczyło, tak? To tak się robiło. Tak. A nie wiem, my jesteśmy w ogóle spoza branży, nie znamy się w ogóle tak na produkcji, po prostu oglądamy filmy. Tak. Ale czy dużo, no chociaż w jakiejś skali, gdybyście Państwo mogli powiedzieć, ile kosztuje nakręcenie takiego filmu? No mniej więcej. Mhm. Ja nie zapisywałem tego, ponieważ ponieważ nie potrzebowałem się z nikim do pewnego stopnia rozliczyć później przy etapie postprodukcji. Kolega mi wspomógł, który też jest tam, Rafał Sekowski, tak, i to jest jakby, te koszty są trochę dziwne, ponieważ wszyscy w sumie za darmo pracowali, ale myślę, że to około 20 tysięcy mogło wynieść. To jakby wchodzą nawet takie rzeczy jak, nie wiem, bilety, przejazdy, posiłki i jakieś takie drobne czasem wynagrodzenia. Tak. No nie da się filmów bez kosztów zupełnie zrobić, ale myślę, że to jest taki też jakby początek dla naszej ekipy realizacyjnej i jakby już tam wkrótce będziemy mieć kolejne rzeczy. Ja mam pytanie do montażystów. Jest montażystka fabuły, jest montażysta pan Stanisław, tak, do filmu Wehikuł Czasu. No bo tak, to są filmy, które powstawały, myślę, w dużej mierze z potrzeby serca. Pan opowiada o osobie z rodziny, z którą pan mieszkał, więc myślę, że to jest taki materiał, który trudno było zaplanować. I chciałam się zapytać, z czym pan jako montażysta się zmierzył, musiał zmierzyć? Ile było godzin nagrań, czy był jakiś plan, według którego pan się poruszał? Czy siadaliście razem i razem to montowaliście? Czy został pan zarzucony tym materiałem? Bo myślę, że w przypadku takiej historii, jak historia pana kuzyna, też jest ciekawe pytanie, kiedy postawić sobie, powiedzieć sobie stop, bo w zasadzie można by realizować ten film bardzo długo, można by cały czas śledzić go z kamerą. Myślę, że tak wygląda jego życie i to też byłoby super ciekawe. A do pani oczywiście pytanie, bo film powstający przez 2 lata, ze scenariuszem, ale jednak mocno improwizowany. Czy reżyser tutaj dysponował jakimiś wskazówkami, czy bardziej zdał się na pani intuicję? Jak wyglądał ten proces już montażu? Myślę, że to jest szalenie ciekawe w przypadku obydwu tych tytułów. Musicie jakoś uzgodnić, kto pierwszy mówi. No to może ja zacznę. To było tak, że na początku Tadek jakby dał mi te materiały i dał mi taką wolność, że mogłam sama usiąść. Ja też w ogóle lubię taki system pracy, kiedy biorę materiał, czasami też nie czytam scenariusza specjalnie, przeglądam sobie, szukam gdzieś już jakichś łączeń, pomostów fajnych między materiałem, już gdzieś jakieś pomysły zaczynają się tworzyć. Dobrze, zaraz, pani scenariusz miała. Miałam. Właśnie z tym scenariuszem to tak, czytałam go też, ale on się później zmieniał, już jakby też materiał znałam, jakby historię, tak, i gdzieś była, no i to początkowo było tak, że ja właśnie dostałam te materiały, ja gdzieś zrobiłam taką wstępną, pierwszą układkę, która była taka dość długa, 40 minut trwała i wtedy też zaczęliśmy już widzieć jakby czego brakuje, co potrzeba, co by trzeba było zmienić. W pewnym momencie ten film poszedł na półkę, on leżał przez jakiś czas, no i ja wtedy zrobiłam coś takiego, że całkiem zaczęłam ciąć, dynamizować bardzo. I chyba trochę przesadziłam, bo jednak Tadek był cały czas przy tym, żeby ten film był czysty, żeby to się toczyło swoim rytmem. Ja chciałam ciąć, jak ja dużo muzyki zaczęłam dawać, żeby bardziej podkreślać te emocje jeszcze, żeby te kadry wypełnić tą przestrzenią bardziej.
No ale gdzieś tam koniec końców, w końcu się spotkaliśmy już po tych kolejnych dokrętkach i gdzieś usiedliśmy razem i no wspólnymi gdzieś tam decyzjami, próbami, eksperymentami, przykładaniem, przekładaniem. Wiadomo, że ten dystans też już zaczął się zatracać bardzo, bo to jednak gdzieś ta świeżość pierwsza, to trzeba było też wracać jakby do tych pomysłów, co było na początku, do tych układek, bo już się nie było pewnym, czy to jednak lepiej ta scena z tą działała w zderzeniu. No i tak dość długo, duża taka rozkmina, że tak powiem. No ja mogę tylko dodać, że tu jeszcze była taka specyfika, że sceny obyczajowe były realizowane w jednym ujęciu, w związku z czym to też jakby bardzo trochę wpływało, jak to można montować, że to też jakby stanowiło pewną trudność. Sztuk walki ze statycznymi, nie zawsze też jakoś te takie dynamiczne, fajnie. Tak. Więc czasami trzeba było jakąś syntezę tam dać, żeby to jakoś lepiej przeszło, prawda? No. A jak to było z filmem Wehikuł Czasu? Jestem bardzo ciekawa. Ile pan miał godzin? Dużo. Wydaje mi się, że coś koło 30 godzin, już dokładnie nie zliczyłem, ale dobre było to, że miałem dużo czasu na montaż. Materiał spływał do mnie stopniowo, bo chłopaki byli tam 3 razy, raz byli właśnie w styczniu na urodziny wujka, potem gdzieś w marcu, potem właśnie w maju, jak przyjechali rodzice, więc miałem na to dużo czasu. No ale też dobre było bardzo to, że byli zdecydowani na to, co kręcić i w jaki sposób. Pamiętam coś takiego, że jak zaczynałem oglądać materiał z wizyty u rodziców i jakiejś tam pierwszej wycieczki po Londynie i widzę tak po tym materiale, że tak niedużo się dzieje i nagle usłyszałem na materiale, że Janek mówi do Jaśka operatora, słuchaj, możemy produkować tyle materiału, bo Staszek nie będzie wiedział jak to robić. Nie? Więc jakby wiedziałem po tym, że trzymali się jakoś w ryzach. Tak, że jakby dyscyplinowali się i byli zdecydowani nad co robić. Myślę, że pomagało też to, że ponieważ Janek i wujek są w jakiejś bliskiej relacji, no to nie, była to jakaś między nimi bardzo jasna sytuacja. Wujek też był bardzo świadom tego, jak ten film będzie wyglądał i o czym jest, i miał dużą samoświadomość w ogóle. No i też, no nie wiem, no współpracował, znaczy w sensie, że dało się różne rzeczy jakoś tak troszkę na życzenie, zmartwione ujęcie, tak? Więc no było to oczywiście trudne, znaczy jakimś wyzwaniem było to, że zdecydowaliśmy się na to, co wybrać z tego materiału, ale i faktycznie wyszły jakieś takie same dobre rzeczy, ale po momencie się okazało, że tych jakichś dobrych rzeczy, które są w jakiś sposób interesujące, jest za dużo, no i po prostu trzeba było znaczy, że po prostu niektóre rzeczy, no nie wiem, opowiadały po prostu o tym samym, dwie tak samo fajne sceny i trzeba było zdecydować się, która jest lepsza, którą kochamy bardziej, nie? Więc to było duże wyzwanie. No, ale wydaje mi się, że to nie było na pewno to jakaś męka, zupełnie nie. To była ciężka praca, ale bardzo taka ukierunkowana, więc. Bo to jest też szalenie interesujące w przypadku waszego filmu, na ile pan sobie założył, że to ma być historia artysty, performera i czuł pan, że ta kamera uruchamia pana wujka, bo myślę, że no on bardzo naturalnie wypada w obecności kamery i to też czuć, a na ile próbował pan gdzieś dobić się do prawdy o nim, o jego samotności. Muszę powiedzieć, że tam w waszym filmie są dwie sceny, które no jakoś pozostają mi bliskie, ja widziałam film po raz drugi, to jest ta scena z pingwinem. Myślę, że ona w bardzo prosty sposób mówi bardzo dużo o takiej uniwersalnej samotności. A druga rzecz to jest, kiedy syn opowiada rodzicom o długowieczności, ile poszczególne osoby żyły w ich rodzinie, a ojciec się potyka i mamy takie wrażenie, że może upadnie i to w sposób naprawdę bardzo ciekawy koresponduje z jego słowami. Na ile właśnie to było ustawione i na ile taka osoba, która na co dzień różne ustawki organizuje sobie w życiu, właśnie jest w stanie otworzyć się i gdzieś ukazać swoją prawdziwą twarz, swoje prawdziwe oblicze. To znaczy ja starałem się za bardzo tego nie reżyserować w tym sensie, że nie wyrzucać wszystkich trzech postaci w jakąś scenę, w której muszą się odnaleźć, tylko raczej współpracowałem z głównym bohaterem, jakby, ponieważ dużo rozmawialiśmy o tym, o czym chcielibyśmy zrobić film, jakby o jakim swoim problemie on też chciałby opowiedzieć, jaki swój problem załatwić.
dlatego też jakby, w jakimś sensie on był po prostu świadomy, o czym robimy film, i też jakby w tych scenach jakby wiedział, jakby jakie tematy chcemy, żeby poruszył, jakby o czym jakby rozmawiał z rodzicami i tak dalej. Ale raczej mało z takich scen weszło do filmu, takie, które były aktorskie, takie tak? W pewnym sensie aktorskie. No to zawsze w dokumencie się po prostu przebije, że to jest jakby sztuczne. A jest taka Proszę scena, bardzo. Jest taka scena, kiedy tata i mama stoją na tym występie, obserwują, nie wiem, chyba kręcą chyba ten występ, kiedy ten pan gra i tam ten ogień wybucha, i jest takie uchwycenie reakcji, tak mi się wydaje, przynajmniej ja to tak uchwyciłam, że ten tata, który no, nie wierzy, on to wszystko jest dziwne, te zajęcia tego syna, bo trudno im powiedzieć, jaka jest w ogóle tam sytuacja pomiędzy nimi, ale myślę, że no, nie byli ci rodzice czy ojciec zadowolony z tego, czym się zajmuje ten syn, no, nie zarabia takich grubych pieniędzy, no nie wiem, nie pracuje, nie chodzi od do pracy, tak? I tam jest taki moment, kiedy ten ojciec kręci ten jego występ i nie ma poruszenia, no kręci, bo ma kręcić, ale są brawa po występie tego syna. Wydaje mi się, że to jest scena taka no, bardzo ważna, dlatego że, nie wiem, ja jako widz widzę, że do tego ojca dociera, że to, co robi ten syn, jest ciekawe, jest warte spojrzenia, nie wiem, warte no, oklasków, no, że to jest coś. I to było uchwycone w tej scenie, nie wiem, czy ona jest zamierzona, wydaje mi się, że nie, że to tak wyszło. I ona jest w tym filmie i wydaje mi się, że jest fundamentalną sceną dla widza, ale też może i dla relacji tych dwóch osób, ojca i syna. Bardzo ciekawa scena. Pani drugi raz trafia tak tutaj z interpretacją, tutaj przy okazji filmu, że tak nie bardzo mam co dodać. Ja po prostu lubię filmy, lubię historię, lubię, bardzo jestem zadowolona, że tu w Koszalinie, my jesteśmy koszaliniankami, że tu jest taki festiwal. Ja po prostu, ja cały rok czekam na ten festiwal. Bardzo się cieszę, że Państwo przyjeżdżacie. No, dla mnie jest to ogromny odpoczynek, ogromna radość, rozrywka niesamowita, przemyślenia. Ja zachęcam wszystkich, koleżanka jest zachęcona. Ja po prostu wszystkim mówię, że taki festiwal jest z Koszalina, mało ludzi w tym uczestniczy, ale ja myślę, że z roku na rok może będzie więcej osób. Ja robię wszystko, co mogę. Bardzo dziękuję Państwu, naprawdę to są dni, te 5-6 dni ogromnych takich przeżyć. Bardzo dziękuję. Tutaj autor zdjęć chyba jeszcze chce coś dodać. Nie, nie, tylko chciałem tak na marginesie, że faktycznie wujek często zbierał te brawa. My tam kręciliśmy niesamowite ilości tych jego performance'ów. W końcu wszedł tylko jakby jedna ta scena, a tak nagrywaliśmy to tak z 20 razy lekką ręką. I jakby to jest rzecz, która bardzo się ludziom podoba. To trzeba gdzieś tam, wydaje mi się, na marginesie można zauważyć. A jeszcze tylko wracając do tej dyscypliny z tym, jak to kręciliśmy, to faktycznie było troszkę tak, że za pierwszym razem, jak pojechaliśmy, to było troszeczkę poszukiwań takich formalnych, że tam robiliśmy jakieś próby, jakieś tam na slow motion nagrywania tego ognia z tej tuby, jakichś tam dzikich tańców z tą kamerą wokół tego wujka performującego i tak dalej, ale gdzieś tam dość szybko doszliśmy do wniosku, że tutaj kamera musi być dużo prostsza i dużo spokojniejsza i po prostu tam się dość dużo dzieje jakby w tym barwnym jego życiu i w tych relacjach, że już tutaj nie należy jakichś piruetów dodawać od strony formalno-plastycznej. Drodzy Państwo? Proszę bardzo. Potrzebuje Pan mikrofonu? No, jeśli już dam radę. To proszę. Marknist bardzo mi się podobał. Szkoda, że za 20 tysięcy złotych tylko 20 minut, bo to jest temat na dobry, duży film i warto o tym pomyśleć. Jest to prawie cała fabuła, z początkiem, środkiem, końcem, finałem. Bardzo ciekawy temat odnośnie tego, co się dzieje z młodym pokoleniem, emigracja i potrzeba sukcesu, także dużo fajnych rzeczy w tym jest. Natomiast film czasu też jest ciekawy i zabawny, ale brakuje tam spójności. Myślę, że trzeba pomyśleć o koncepcji dokumentu czy parę dokumentów przed realizacją. Także moje uwagi. Generalnie bardzo dobry start tego festiwalu. Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze? Ja mam takie pytanie, czy długo trzeba było namawiać tych dziadków na przebranie się? Mikrofon poprosimy. Właśnie nie było to jakieś strasznie trudne, ale też nie zwrócili się tak od razu. Był taki lekki opór. A nie, generalnie były trudniejsze rzeczy na tym wyjeździe. Ja chciałabym zakończyć pytaniem do dokumentalistów, pytaniem o to, czy ci, którzy wystąpili w waszych filmach, czy oni widzieli te filmy i czy oni jakoś zderzyli się z historiami, w których wzięli udział. Ale też Klaudii chciałam powiedzieć do tego, co mówił Piotr tutaj, a propos tej rozmowy z Sandrą, bo ja też początkowo miałam wrażenie, że to, a zależy mi na tym, żeby to powiedzieć, też miałam wrażenie na początku, że to być może zmierza w złym kierunku ta rozmowa, natomiast sposób, w jaki ta wychowawczyni kończy tę swoją wypowiedź, jest, myślę, szalenie taki budujący i krzypiący dla tej dziewczynki, więc w ogóle wszystkie moje wątpliwości zakończył finał tej rozmowy, ale tak, to była na pewno ryzykowna scena i też na początku miałam duże wątpliwości, tak, ale wygrana w 100%. No, ona miała być faktycznie, ponieważ ja znam przebieg tej sceny, to wiedziałam, że ona jednak ma pozytywny wydźwięk ostatecznie i też miała być takim pocieszeniem nie tylko dla tej dziewczynki, dla Sandry, ale też dla widza, który najpierw jest zalany jakimiś smutnymi informacjami z życia tych dzieci, więc to miało być takie pokrzepienie trochę i pokazanie, że jest jeszcze szansa na przyszłość. A jeżeli chodzi o odbiór, no to to był bardzo dobry. Zrobiliśmy pokaz w kinie szkolnym dzieciom, zaprosiliśmy je z dyrektorem i no, były bardzo zadowolone. Pierwszy raz jak oglądały, to cały czas się śmiały, bo widziały siebie na wielkim ekranie, więc były bardzo rozemocjonowane. Także musieliśmy od razu drugi raz włączyć ten film, żeby jeszcze raz zobaczyły, bo bardzo chciały na spokojnie jeszcze raz to obejrzeć i no i chcą występować w kolejnych jakichś projektach filmowych, także dobry odbiór. Żebyście Państwo byli takimi ojcami chrzestnymi, takimi dobrymi w cudzysłowie dla tych dzieci, bo taki film to szansa, myślę, na takie wchodzenie w relacje też z innymi ludźmi, bo tu widać było w przypadku Sandry, tak, to otwieranie się, tamte dzieci pozostałe były bardziej takie śmiałe, ale to bardzo, bardzo myślę, podnosi ich dowartościowanie, tak, to spojrzenie na siebie. Państwo powiedzieliście, że ten film był pokazywany w tym ośrodku, tak? Czy gdzie był? U nas w szkolnym kinie. A w szkolnym kinie. Ale u was w szkolnym kinie to znaczy jakim? Bo ja nie wiem, co to jest. Wydziałowe kino Katowice. Aha, wydziałowe. I bo to ciekawe jest też, to jest tylko takie teraz, taka refleksja mi przyszła, gdyby to widziały dzieci z ich szkoły. Ale tak, tam jest troszkę intymnych rzeczy, tak? Zderzenie z odbiorem przez inne dzieci, które być może też dokuczają często. Ja pracowałam przez wiele lat z dziećmi. To jest tylko taka moja refleksja, nie? Jaki byłby odbiór w szerszym gronie, tak? Bo to, że dzieci widziały i tam z kolegami, tak? Czy koleżankami, to fajnie, ale to tylko z tymi, którzy uczestniczyli. To dzieci były zaproszone, które uczestniczyły, tak? Tak, no na projekcie przyszła jakaś mniejsza wybrana grupa, natomiast też rozmawialiśmy chyba właśnie z dyrektorem o jakiejś projekcji w domu dziecka, ale nie wiem, na czym to stanęło. Na tym, że jeszcze na pewno zrobimy taką dla szerszej publiczności, to znaczy większa ilość dzieci z domu dziecka, a jeśli chodzi o dzieci, nie wiem, ze szkół na przykład, tych bohaterów, czy żeby pokazywać ten film w szkołach na przykład, do których te dzieci chodzą, no to już jest, wydaje mi się, kwestia indywidualna. Inna sprawa. Tak. Czy te dzieci chcą po prostu tego, czy nie, czy inne dzieci są na to przygotowane, no bo te relacje są różne, ale generalnie wydaje mi się, że te dzieci mają dobre, z tego co wiem, jakieś relacje w szkołach i nie mają większych problemów. A tutaj przez moment włączył się do rozmowy autor zdjęć. Tak, tak. A może pan chciałby coś dodać jeszcze?
Nie, myślę, że wszystko zostało powiedziane. To teraz jeszcze poproszę o, żeby pan dzisiaj powiedział na temat tego, czy był sens dla bohaterów filmu i czy oni zobaczyli siebie na ekranie i czy mieli możliwość właśnie konfrontacji z tym, co powstało. No tak, siłą rzeczy mieli taką możliwość. To znaczy mój wujek jakby był w Londynie, akurat ja byłem w Polsce, więc tak mogliśmy tylko telefonicznie się skontaktować odnośnie wrażeń. Znaczy to tak łatwo powiedzieć, nie podobało się, nie podobało, no tak trudno chyba ocenić, no jakby... Ale mówił coś więcej? No tak wzruszył się i w ogóle, ale tak jakby no, na pewno to są jakby na tyle złożone i skomplikowane emocje, że tak ciężko to oddać. Takim, a rodzice? No to się trochę bardziej bałem, bo w pewnym sensie wujek dość wprost mówi o swoim ojcu takie rzeczy dosyć... dość krytyczne, ale jakoś tak udało się bezkonfliktowo to przetrwać. No on chyba widzi, że wszystko to się potwierdza, co syn powiedział, tak? On zatopiony w tej kamerze, nieobecny trochę. Czy w pewnym sensie, mam nadzieję, że jakieś tam wyciągnął wnioski, ale to też jest no to tak skomplikowana sprawa, że ciężko tak o tym mówić. Drodzy Państwo, tak, Państwu dziękujemy, że zacytuję Pana, to faktycznie wspaniały początek festiwalu. Bardzo Wam dziękujemy i trzymamy kciuki za te filmy i za Wasze dalsze kroki. Państwu również dziękujemy, dziękujemy za udział w dyskusji. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach Szczerość za Szczerość. Dziękujemy.